Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy vlog będzie o czasowniku z datywem, o czasowniku schmecken. Zapraszam. Czasownik schmecken to jest czasownik z datywem. I dzisiaj zrobimy odpytajkę, w jaki sposób go używać. Schmecken oznacza smakować, ale nie smakować w sensie próbować potraw i patrzeć, jak smakują. To nie jest probieren, tak? Probieren to jest spróbowanie czegoś. Na przykład możesz spróbować tej sałatki. Du kannst den Salat probieren. Nie można powiedzieć du kannst den Salat schmecken, nie? To ta sałatka ma nam schmecken. Nie? Ta sałatka, der Salat schmeckt uns. Ta sałatka nam smakuje. Parę zdań z czasownikiem schmecken, może z probieren w sumie też, bo to się cały czas, jakby teraz tworząc to, nagrywając to, stwierdzam, że może faktycznie tak zrobić. To mi smakuje. Es schmeckt mir. Pod es możemy postawić jakąkolwiek potrawę. Na przykład ta zupa mi smakuje. Die Suppe schmeckt mir. Ta zupa im nie smakuje. Nie? Czyli jest zupa, są jacyś oni i ta zupa im nie smakuje. Die Suppe schmeckt ihnen nicht. Ta zupa nam smakuje. Die Suppe schmeckt uns. Gdzie to stanowo? Czy to ci smakuje? Schmeckt dir, czyli schmeckt es dir, smakuje to tobie, schmeckt dir. Czy to panu smakuje? Schmeckt ihnen, schmeckt ihnen, czyli jest schmeckt es ihnen, czyli smakuje to panu. Tam jest datyw cały czas, nie? I to on mówi, tak, to mięso mi smakuje, mówi facet. Ja, das Fleisch schmeckt mir. Albo ta pizza nam smakuje. Nam. Die Pizza schmeckt uns. Uns, datywowy. No to byłoby pytanie, czy smakuje wam ta pizza? Za chwilę kład pojedzie, tak że będzie terkot jak fix. Smakuje wam ta pizza? Schmeckt euch die Pizza? Schmeckt euch. Pamiętajcie, że w tym pytaniu ten datywowa wersja będzie zaraz po czasowniku. Schmeckt euch. Smakuje wam. Kto co? Die Pizza. Ktoś daje jakąś potrawę i mówi, słuchajcie, to będzie wam smakować. Das wird euch schmecken. Das wird euch schmecken. To będzie wam smakować. To nie będzie wam smakować. Das wird euch nicht schmecken. Das wird euch nicht schmecken. To będzie państwu smakować. Es wird Ihnen schmecken. Es wird Ihnen schmecken. Możesz spróbować tę rybę. Du kannst den Fisch probieren. Probieren. Spróbować, w sensie wziąć do ust i zobaczyć, czy to schmecken. Nie? Ja już spróbowałem tego ciasta. Ich habe den Kuchen schon probiert. Ja już spróbowałem. Ich habe den Kuchen schon probiert. I co? Smakowało ci? Na und? Hat es dir geschmeckt? Hat es dir geschmeckt? No bo jest es hat geschmeckt. Smakowało. Es hat mir geschmeckt. Mi smakowało. Es hat dir geschmeckt. Tobie smakowało. No to pytanie. Hat es dir geschmeckt? Smakowało ci? I ktoś mówi, tak, to ciasto bardzo mi smakowało. Ja, der Kuchen hat mir sehr gut geschmeckt. Ja jeszcze nie spróbowałem tego tortu. Ich habe die Torte noch nicht geschmeckt. Powinieneś go spróbować. Du solltest sie probieren. Sie, ponieważ die Torte jest kobietą, die rodzajnik żeński, dlatego zaimek sie. Ja już spróbowałem tego tortu. Ich habe die Torte schon mal probiert. Smakowało ci? Czy ten tort ci smakował? O, tak nazwijmy. Hat dir die Torte geschmeckt?
Tak, bardzo mi smakował. Ja, zjad mir sehr geschmeckt. Pamiętajcie, że obok czasownika schmecken, że smakować jako czasownik, warto znać przymiotnik lecker, smaczny. Czy próbował pan już tego sztrucla jabłkowego? Haben Sie schon den Apfelstrudel probiert? Nie, jeszcze nie. Nein, noch nicht. Chciałbym go spróbować. Ich möchte ihn gerne probieren. Tak, on nam bardzo smakował. Ja, der hat uns sehr geschmeckt. Musicie go spróbować. Ihr müsst das probieren. My już to spróbowaliśmy. Wir haben das schon mal probiert. I bardzo nam smakowało. Und es hat uns sehr geschmeckt. Czy Państwu smakował obiad? Hat Ihnen das Mittagessen geschmeckt? Tak, ten obiad nam smakował. Ja, das Mittagessen hat uns geschmeckt. Spróbowaliśmy też tej sałatki. Wir haben schon den Salat probiert. Ona była naprawdę bardzo smaczna. Der war wirklich sehr lecker. Czy panu smakowały kiełbaski smażone, tak? Haben Ihnen die Bratwürste geschmeckt? Hat Ihnen die Bratwürste geschmeckt? Tak, kiełbaski nam smakowały. Smażone kiełbaski nam smakowały. Ja, die Bratwürste haben uns geschmeckt. One były bardzo smaczne. Sie waren sehr lecker. Próbowaliśmy także innych potraw. Wir haben auch andere Speisen probiert. Wszystko było bardzo smaczne. Alles war sehr lecker. Myślę, że tyle, że temat się troszeczkę wyjaśnił z czasownikiem probieren i schmecken, które są w jakimś takim układzie wewnętrznym. Skoro coś próbuje, no to coś jest smaczne albo coś nie jest smaczne w wyniku tego próbowania. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.